Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 14.00 zaczynamy. Drodzy Państwo, dzisiaj o 10.00 miałem miejsce premiera pierwszego odcinka Geopolitycznie. Codziennie o tej samej porze będę komentować sprawy związane z geopolityką, z tym, co się dzieje na świecie. Zawsze krótki materiał. Takie omówienie, poszerzenie jakby spektrum naszego kanału. Także serdecznie zapraszam na premierowy odcinek. Tych, którzy jeszcze nie oglądali i oczywiście jutro o 10.00 również. W dalszych słowach mego listu bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się wesprzeć kanał. Jest mi niezmiernie miło i oczywiście zapraszam kolejne osoby do subskrypcji. Rośniemy w siłę, za chwilę będzie 73 tysiące subskrybentów. Przechodząc jednakże dzisiaj do meritum, drodzy Państwo, czy zwróciliście uwagę, że sprawa ujawnionych fragmentarycznie nagrań Tomasza Mraza, które zostały zaprezentowane w niektórych mediach, to wcale ich nie ujawniła, je po prostu dostały, bo tutaj nie ma co ujawniać. Te nagrania miała prokuratura, miał je też Mraz. Myślę, że w porozumieniu z prokuraturą nastąpiło ujawnienie niektórych z tych nagrań. No, jakby oddźwięk społeczny potężny. Co ciekawe, głównym medium, które się sprawą zajęło i temat, mówiąc kolokwialnie, grzeje, to jest telewizja publiczna, w przeciwieństwie do prywatnych mediów. Dlaczego? A dlatego, drodzy Państwo, że padł blady strach na prywatne media, a szczególnie na pracowników tychże mediów, którzy no, kiedyś byli nazywani dziennikarzami, dzisiaj pogardliwie media workerami, zasłużyli sobie na to, albo też mocniejsze słowo prostytutki, chyba bardziej tu pasuje do dzisiejszego tematu nazwanie ich prostytutkami. Dziennikarze w miniaturze, by jednak formalnie się odnieść do zagadnienia, bo nie jest to już problem jednostkowy, ale problem, można powiedzieć, no ogólnopolski. Drodzy Państwo, suwerenna polska partia polityczna Zbigniewa Ziobry, dzisiaj też używam bardziej formalnych określeń, już nie pozwolę sobie tutaj na żarty, bo nie ma z czego żartować, to są bardzo poważne sprawy. Drodzy Państwo, suwerenna polska partia polityczna Zbigniewa Ziobry, która praktycznie nie ma poparcia, nie miała poparcia w społeczeństwie, było to poparcie na poziomie błędu statystycznego, ta partia jednak dysponowała potężną machiną represji wobec obywateli, czyli Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturą. Dzięki wpływom, koneksjom, dzięki działaniom pozaprawnym korumpowano, nękano, zastraszano prokuratorów przede wszystkim. Mamy przykład prokuratora Romelczyka, wobec którego toczy się już postępowanie dyscyplinarne. Romelczyków takich było i jest wielu, ale to, co chyba jest najohydniejsze w tym wszystkim, to to, że państwowymi pieniędzmi, pieniędzmi Skarbu Państwa, de facto naszymi pieniędzmi, opłacano media. Jak na razie formalnie ujawniono listę umów, szczegóły dotyczące zakresu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości z mediami. Prywatne media otrzymywały gigantyczne pieniądze na promocję nie tylko partii Ziobry, ale szczególnie wybranych jej polityków, a nadto też była promocja samych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Takie są fakty. Przez 8 lat narodził się tak zwany symetryzm. I tutaj definicja symetryzmu, którą podał onegdaj profesor Balcerowicz, brzmiała, że równy stosunek do sensu i nonsensu jest nonsensem. I to jest akurat prawda. Ten symetryzm troszeczkę traktowany przez opinię publiczną z przymrużeniem oka, te same gadające głowy w tych samych prywatnych mediach, te same twarze zawsze pojawiające się i relatywizujące zło, afery, kłamstwa, kradzieże,
które były związane ze Zjednoczoną i są dalej ze Zjednoczoną Prawicą. Ktoś mógłby się zastanowić, jak człowiek wykształcony, dziennikarz, na przykład z wieloletnim stażem, może próbować relatywizować oczywiste kłamstwa. Ba, kłamców zapraszać na łamy mediów czy do studia, prowadząc wywiad ze złodziejem czy z kłamcą, takim zwykłym, obrzydliwym przestępcą, nawet niezwykłym bym powiedział, udając, że nic takiego nie miało miejsca, tytułując go ministrem, posłem, tudzież premierem. Budziło to wszystkich zastanowienie, jak to jest możliwe, że on budzi nadal, że niektórzy dziennikarze zapraszali, zapraszają, można powiedzieć, już przestępców. Wiadomo, tak, no, dopóki nie udowodni się komuś winy, jest niewinny, ale drodzy Państwo, to jest zasada generalna, ale w świetle ujawnionych kolejnych dowodów, no nie można już mieć wątpliwości, tak? To jest kwestia w tej chwili tylko wymiaru kary, a nie faktu, że przestępstwo zostało popełnione. Ujawnienie też tych nagrań i zawieszenie prokuratora Romelczyka świadczy też o jednym, że dokonano weryfikacji profesjonalnej tych nagrań i uznano, że są one autentyczne. Blady strach padł na symetrystów, prostytutki i całe medialne towarzystwo, tę towarzyską banieczkę. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, mój informator powiedział mi, że zabezpieczono wśród wielu, wielu dowodów, to już nie mówimy o dziesiątkach, a tysiącach różnych dowodów, nośników, plików, folderów zawierających najróżniejsze zestawienia, również informacje dotyczące listy płac, pieniędzy, które w gotówce były przekazywane pracownikom mediów, dziennikarzom. Przez te 8 lat gangsterzy, bo tak już należy chyba o nich mówić, gangsterzy Prawa i Sprawiedliwości, a w zasadzie suwerennej Polski, przekazywali wybranym dziennikarzom pieniądze za pozytywne pisanie o Zjednoczonej Prawicy albo o niepisaniu o nich, albo relatywizowaniu tego, co inne media ujawniły w ramach takiej akcji maskierowki, czyli takiego działania maskującego, że oto my, wolne media, ujawniamy tutaj afery. Pamiętacie Państwo, że zawsze były tarcia pomiędzy Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. I tutaj nie jest przypadkiem, że pewni dziennikarze w pewnym medium ujawnili sprawę majątku Morawieckich związaną z zakupem wątpliwej jakości, zakupem działek. Ta afera, no, była grzana przez 2-3 dni, ale był to psztyczek w nos Morawieckiemu ze strony Zbigniewa Ziobro. Bo chyba nie myślicie Państwo, że dość deficytowi intelektualni media workerzy byliby w stanie przeprowadzić takie śledztwo, dotrzeć do pewnych informacji, bo żeby dotrzeć do pewnych informacji, trzeba potrafić połączyć kropki. Oni tego nie potrafią robić. Te ujawniane afery, drodzy Państwo, to było nic innego, jak ktoś dostał przygotowaną teczkę z materiałami, tak to się odbywało, by odpowiednio to opisać, ujawnić, jak to oni ujawniają, pilne, ujawniamy tylko u nas, by przedstawić to opinii publicznej jako odkrycie afery PiS-u. W rzeczywistości te ujawniania nie niosły żadnych skutków i w zasadzie po którymś tam razie ludzie się już przyzwyczaili, przestało to budzić czyjekolwiek zainteresowanie. Natomiast to relatywizowanie w innych mediach właśnie ujawniania takich afer, no, powodowało, że ludzie mówili, dobra, tak, no tutaj jeden powie tak, drugi powie tak, nie wiadomo, jaka jest prawda, może to wcale jest nieprawda, może nie ma żadnych działek i tak dalej, i tak dalej. Z kolei ci dziennikarze, którzy zajmowali się tu, duży cudzysłów, ujawnianiem takich informacji, później kompromitowali się artykułami, które były zwykłymi fake newsami. Takie grupy suwartów w zasadzie były w wielu mediach. No i teraz nasuwa się pytanie, skoro te same, przepraszam, gęby pojawiały się na ekranach telewizorów, czy występowały w mediach społecznościowych, zajmując się rozmywaniem tematu związanych z aferami PiS-u,
a szczególnie promowaniem poszczególnych polityków Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli przyjrzymy się, drodzy Państwo, za ostatnie 8 lat, to zwrócimy uwagę, że byli na przykład dziennikarze, którzy bardzo chętnie promowali, zapraszając polityków suwerennej Polski, a wcześniej Solidarnej Polski. Zapraszali, mając świadomość, kim ci ludzie są, jednak to robili. Padały gromy z jasnego nieba od strony opinii publicznej. Oni to początkowo lekceważyli, gdy media społecznościowe urosły w siłę i tak się boją tych platform dziennikarze, takich platform właśnie dużych koncernów, jak na przykład Google, czyli platforma YouTube, czy chociażby Twitter, obecnie X. Kiedyś niepodzielnie rządzili w tych mediach społecznościowych, rozdawali polubienia, uśmiechy, czasem się do kogoś odezwali, wszyscy byli: wow, polubił twój wpis, ojej. Dzisiaj ci ludzie są wyszydzani, wyśmiewani właśnie za to, że traktowali opinię publiczną jak, przepraszam bardzo, debili, jak idiotów. Ale co z tą listą? No, drodzy Państwo, jeżeli się wydaje bardzo dużo pieniędzy, i to państwowych, niepartyjnych, i są kolportowane wśród dziennikarzy, no, to są to tak zwane dosyć silne kompromaty, bo pieniądz nie śmierdzi. Jeden z drugim dziennikarz, który, nie wiem, zarabiał miesięcznie kilka, może nawet kilkanaście tysięcy złotych brutto, bo i tacy są, no jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Teraz jeżeli przychodził do takiego dziennikarza polityk, na przykład suwerennej Polski, i mówił: słuchaj, wiesz co, jest taki temat, ten temat, to chodzi o to, żeby tutaj tego człowieka odrobinę wypromować, albo słuchaj, pojawi się taka afera, trzeba to troszeczkę zmiękczyć, albo trzeba zrobić temat zastępczy. Tu w kopercie masz 10, 15, 20 tysięcy, to nie są dla nich pieniądze, to nie były dla nich pieniądze. Jak Państwo już wiecie, o setkach milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, no to chyba kwota rzędu 10 czy 20 tysięcy złotych, czy nawet 30 czy 50 nie robi na nikim większego wrażenia. A kiedy spojrzymy z naszej perspektywy, to kwota rzędu 10 tysięcy złotych to bywa, że jest to bardzo dobra, solidna miesięczna pensja, za którą można godziwie miesiąc przeżyć, nawet cała rodzina przeżyje, pomimo tak wzrostu cen i jednak odbijających się to na budżetach domowych. Tak, ale to były kwoty, które były przyjmowane, ale no, gdzieś to trzeba policzyć, bo tego było bardzo dużo na przestrzeni ostatnich 8 lat. Nikt nie kontrolował, no bo kto miał kontrolować, jak nie organa śledcze, nikt nie kontrolował takich wydatków. One były zamiatane pod dywan. Myślę, że audyty, które są w tej chwili prowadzone, gdzieś dojdziemy do punktu, w którym, podążając za pieniędzmi, follow the money, pojawią się pytania, co się stało z pieniędzmi. Bo one, trafiając do różnych fundacji, różnych agend rządowych, stamtąd wychodziły w takiej czy innej formie. To wydaje się być wręcz syzyfową pracą, definicji znaczenia tego słowa, tego określenia, bo gdzieś śledczy dojdą do ściany, że z fundacji X nagle ktoś wypłacił 100 tysięcy złotych. Później się bierze za przysłowiowy łeb tego, kto wypłacał, bo przecież to jest łatwe do sprawdzenia, a ten mówi: ja nie pamiętam, nie przypominam sobie. Tak, no bo co ma powiedzieć? Przyznać się, a te pieniądze na przykład były przeznaczane w gotówce właśnie dla dziennikarzy. Ale takie zestawienia były przez wybranych gangusów suwerennej Polski oczywiście skwapliwie przygotowane, nie tylko przez nich, również przez ten obóz pisowski, bym powiedział, który tak niby konkurował ze sobą, ale tutaj niechęć pomiędzy Morawieckim a Ziobrą była wręcz oczywista. Ale wszyscy oni kupowali media. Nikt nie zastraszał mediów, uznano, że nie ma najmniejszego sensu. Teraz padł blady strach na to towarzystwo, że te listy zostaną ujawnione. Mój informator twierdzi, że są to zestawienia nazwisk, kwot, na co te pieniądze zostały wydane, bo przecież Herszt musi wiedzieć, żeby jego podwładni przy okazji nie, jak to się mówi kolokwialnie, nie skręcali kasy na boku. A i na przykład pojawia się
nazwisko dziennikarza Pipsińskiego i informator twierdzi, że jest imię, nazwisko, kwoty, znaczy daty, kwoty i za co konkretnie te pieniądze otrzymał, żeby można było to skorelować z konkretnym artykułem prasowym, wpisem internetowym w mediach społecznościowych, na przykład wpisem promującym jakiegoś kandydata w wyborach na prezydenta miasta, wpisem, który na przykład by deprecjonował kontrkandydata, żeby na przykład napisać, że ten pan to ma większe poparcie, a tamten pan poparcia praktycznie nie ma. Potem oczywiście okazało się, że było zupełnie inaczej. Ale jednak tak, jeżeli wielu takich dziennikarzy pisało takie rzeczy, a nie pisało tego z powodu własnej ideologii, bo by to była głupota, no bo nie można wyznawać ideologii debilizmu i twierdzić na przykład, że oczywisty kretyn będzie świetnym kandydatem na prezydenta dużego miasta. No ale jeżeli ludzie tego kretyna przynoszą dziennikarzowi grubą gotówkę i nikt o tym nie wie, i dziennikarzowi wydaje się, bo nie mają wyobraźni jednak. To, co mnie zaskoczyło, to, że ludzie, którzy wydawałoby się, czy wydawać by się mogło, że są ludźmi wykształconymi, o szerokich horyzontach i wyobraźni, w rzeczywistości są chodzącymi intelektualnymi deficytami, którzy te swoje treści wyrażane w mediach i w zasadzie zmieniali tylko nazwiska, przykładali ten sam wzorzec myślowy i tak próbowali w tych mediach, w zasadzie bełkotali dokładnie to samo, bez ładu i składu, ale pieniądze brali. Tak, bo jednak opinia publiczna czytała i oni, wyrobiwszy sobie na jakimś tam poziomie w dawnych latach nazwiska, stawali się takimi kreatorami, takimi demiurgami opinii publicznej, rzeczywistości, by mogli w nich egzystować. Ponieważ te dowody, które zostały zabezpieczone, oczywiście są w postępowaniach niejawnych. Ja nie nazywam się teraz Pereira i nie będę tutaj sobie budować jakichś zasięgów, ogłaszając sensacyjne wiadomości z akt niejawnych śledztw, bo to jest działanie tak na dobrą sprawę na szkodę państwa polskiego i wbrew racji stanu. Tak robić nie wolno, no ale też jakby sygnalizuje to po to, by dać do zrozumienia śledczym, że takie informacje są wiadome niektórym niezależnym dziennikarzom i byłoby też dobrze, aby stanąć w prawdzie. I tak jak ujawniono sprawę Romelczyka, tak jak ujawniono sprawę Romanowskiego i tutaj nagrania Mraza zostały również opublikowane świadomie, żeby opinia publiczna zrozumiała o skali przestępstw, o tej gigantycznej skali przestępstw, o jakiej mówi. Więc i tutaj byłoby dobrze, aby jednak organa śledcze zdecydowały się na ujawnienie takich informacji, tylko trzeba to oczywiście mocno zweryfikować. Bo, drodzy Państwo, przyjrzyjmy się temu obiektywnie, tak? Spójrzmy na to, jakby patrząc z perspektywy różne obozy polityczne, różne partie, dziennikarze, to jest środowisko, które się wzajemnie przenika. Tutaj szczególnie poruszamy się w środowiskach dużych miast i mamy na przykład taką sytuację, że partia polityczna, partia na przykład rządząca, no, potrzebuje wsparcia medialnego i na przykład prosi dziennikarza, by ów pozytywnie się o tej partii zaczął wyrażać. No, mieliśmy przykład mediów tak zwanych publicznych, czyli TV PiS i pokrewnych. No, tam to po prostu propaganda była dość ordynarna i bezczelna. Ale spójrzmy tak obiektywnie. Teraz partia polityczna, która nie ma za dużo oskarżeń o jakieś oszustwa, tak jest w miarę poważana. Teraz polityk tej partii przychodzi do dziennikarza, są po imieniu, mówi: słuchaj, taka prośba, czy ty mógłbyś napisać taki tekst pozytywny, nawet możesz wystawić fakturę partii. No to dziennikarz mówi: no okej, tylko wiesz, to jest trochę nieetyczne i niemoralne. Ja niezbyt chętnie chciałbym coś takiego zrobić, bo no, jestem jednak dziennikarzem.
tak, no muszę trzymać się jakiejś etyki zawodowej. Mówi, dobrze, ja to rozumiem, ale ja nie oczekuję od ciebie, żebyś teraz mówił, co pisał, tylko żebyś tak wspomniał. Tak, no, a tu masz 5 czy 10 tysięcy dolarów. Mówi, nie, słuchaj, ja takich pieniędzy przyjąć nie mogę, bo to jest korupcja. No? Tak powinien zachować się dziennikarz. No, ale pokusa jest duża, że nikogo w pokoju nie ma, nikt nikogo nie nagrywa. Może. Więc napisać parę zdań i opublikować, a tu leży 10 tysięcy złotych w gotówce. Nowe banknoty, pachnące. Wiecie, jak pachną pieniądze, prawda? To nie jest tylko metafora, zapach pieniędzy, tylko pieniądze w specyficzny sposób pachną. Niektórym bardzo. Ten zapach powoduje nawet u nich zawrót głowy i utratę świadomości, czy przyzwoitości bardziej. O. Zapach pieniędzy powoduje utratę przyzwoitości u ludzi, z reguły. Zawsze mnie bawiło, i to taka dygresja, jak ktoś siedzi i liczy pieniądze, a ktoś obok, zwróci na to uwagę, a ktoś temu się przygląda i patrzy się na te pieniądze. Zróbcie, drodzy Państwo, taki eksperyment. No właśnie, nie wiem, no kwestia tysiąca, może dwóch, trzech tysięcy złotych przy okazji, będziecie te pieniądze, zacznijcie je przeliczać przy kimś i zwróćcie uwagę, że ta osoba nagle zacznie się patrzeć na ten plik banknotów i będzie miała takie troszeczkę spojrzenie szalone jak Gollum we Władcy Pierścieni. To jest taki ciekawy zabieg. Ja kiedyś się tym bawiłem, przeliczając gotówkę, patrzyłem się na tych, którzy byli obok, jak oni patrzyli się na mnie, czy nie zajmowali się swoimi sprawami, tylko patrzyli się jak zaczarowani w ten plik pieniędzy. My precious. No tak. Taka dygresja. Teraz te pieniądze dziennikarz decyduje się jednak przyjąć. No, dziewictwo traci się tylko raz. Skoro wziął raz pieniądze, weźmie drugi raz, to był łatwy pieniądz. Ale ta partia polityczna więcej już tego nie żąda. No i taki dziennikarz, który się sprzedał, może się czuć odrobinę dotknięty, że jak to tylko było raz. Więc też dziennikarze mogą zacząć szukać takich źródeł, by kasę otrzymać. I na przykład piszą bardzo krytyczny tekst o politykach bądź o polityku, zaczynając tytuł od ujawniamy pilne i że tutaj badają sprawę jego kuzyna, brata, ojca, próbują uderzać w rodzinę. Przychodzi polityk, mówi, słuchaj, no nie pisz takich rzeczy, tak? No, uwaga, dlatego, że powstrzymywanie dziennikarza przed poruszaniem pewnych kwestii, zmuszenie go do tego, by o czymś nie pisał, jest zgodnie z prawem prasowym, tak, to jest zagrożone już postępowaniem karnym. To jest przestępstwo, żeby zastraszyć dziennikarza, zmuszać go do niepisania o czymś, nie podejmowania czynności takich dziennikarskich. Tak, bo jednak prawo prasowe jest związane z zawodem dziennikarskim. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żeby to Państwo zrozumieli, że teraz, jeżeli na przykład ktoś przyszedłby do mnie, a ja posiadam legitymację prasową, przyszedłby do mnie i próbowałbym zmusić mnie do tego, żebym o czymś nie mówił w naszym kanale, to kto wie, mógłby popełnić przestępstwo. Ale te pieniądze dziennikarze przyjmowali w takich czy innych okolicznościach, w zasadzie sprzedając się coraz bardziej. Dlatego w 2018 roku, kiedy PiS jeszcze nie wiedział, jak podejść do tematu mediów, ci dziennikarze jeszcze bywali krytyczni wobec PiS. Bywali krytyczni, ja pamiętam taki jeden tekst, już nie będę wymieniać nazwiska dziennikarki, bardzo krytyczny wobec Dudy, poruszający tematy Rosji. Także tutaj Rosja to w zasadzie pomaga temu politykowi zostać ponownie prezydentem. I ten artykuł był bardzo celny, bardzo dobry i można powiedzieć, że powinien być dzisiaj jakby powtarzany. Później taka dziennikarka kompletnie zmienia to, co pisze. Zaczyna symetryzować, zaczyna pisać tak o pisowcach, relatywizując to zło. Gdzieś tak próbuje robić sobie te dwie herbatki, jedną z cukrem, drugą bez. Ta nagła zmiana po 2020 roku. Zastanawiające, prawda? No nie wiem, może rodzinne problemy, może to, że ktoś z rodziny umoczony w jakieś problemy biznesowe, groziła mu prokuratura czy postępowanie karne. Kto
ktoś przyszedł i powiedział: słuchaj, możemy tej osobie pomóc, tylko ty musisz pisać do rzeczy. I nie mylić z do rzeczy, tylko pisać do rzeczy. Tak, jakbyśmy cię o to prosili, no ale nie oczekujemy, że teraz napiszesz jakiś tekst pochwalny dla Kaczyńskiego, no ale powiedzmy, że gdzieś tam ogładzi nas wszystkich po głowach, symetryzują. No i wtedy pojawił się właśnie ten symetryzm. Drodzy Państwo, takich spraw, jeżeli popatrzycie z perspektywy czasu, było całe mnóstwo. Ta lista, to zestawienie tych, którzy pieniądze brali, istnieje. Istnieje i można powiedzieć, że zważywszy na środowisko medialne wokół Ministerstwa Sprawiedliwości, nie dziwię się, że jest trzymana w ścisłej tajemnicy, choć u nich jest taki durszlak wbrew pozorom, że to już u pana ministra Siemoniaka durszlaku nie ma, czyli takiego cedzaka, przez który przecieka, co przeciec ma. 26 marca żadne informacje nie wyszły. Dobór zespołu funkcjonariuszy spec-służb był właściwy. Tak, ale ten dokument, takie zestawienia, liczbie mnogie, istnieją. Istnieją i powinny stanowić podstawę do gruntownego zweryfikowania rynku mediów prywatnych. Bo o ile przyjęcie od polityka pieniędzy za napisanie artykułu może być rozpatrywane negatywnie w kontekście etycznym i zawodowym dziennikarskim i to nie powinno mieć miejsca i dziennikarze nie powinni wchodzić w takie relacje z politykami, to jest absolutnie nieakceptowalne, niedozwolone, to jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z partią polityczną, no to właśnie oceniamy to w kategoriach etyki zawodowej, to na pewno jest to dyskredytujące takiego dziennikarza. Ale, drodzy Państwo, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy przestają być politykami, a są zorganizowaną grupą przestępczą, a ci dziennikarze od tejże grupy przestępczej, mając pełną świadomość tego, kim są ci ludzie i co robią, jak okradają skarb państwa, przyjmowali pieniądze po to, by ich medialnie chronić, ba, dalej ich chronią i nie dziwcie się Państwo niektórym artykułom w prywatnych mediach, które udają, że w ogóle nie ma afery związanej ze Zjednoczoną Prawicą, że kwestia Funduszu Sprawiedliwości i innych źródeł finansowania mediów prywatnych w ogóle nie istnieje. To wiedzcie Państwo, że ci, którzy o tym piszą, bądź o tym nie piszą, bądź udają, że nie ma problemu, są na tych listach. Są na tych listach i brali pieniądze. I brali pieniądze z zorganizowanej grupy przestępczej. Czy to Suwerenna Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, bez znaczenia. Brali tę kasę i teraz muszą się wywiązywać. A jeżeli się nie chcą wywiązywać, mówią: dobra, było miło, ale się skończyło, wy już przegraliście, nie macie teraz na nic wpływu. I ktoś mówi: nie? No to posłuchaj tego. I nagle następuje mocne zdziwienie, bo zostali nagrani. Tak jak Mraz nagrał Romanowskiego i przez 2 lata nagrywał polityków suwerennej Polski, tak zapewniam tych dziennikarzy, którzy symetryzowali się, sprzedali, że też zostali nagrani. Może nawet nie wiedzą o tym, ale mogą podejrzewać. Wolą się nie wychylać, wolą się wywiązać, bo wiecie, to nie jest nakład pracy, tak? To nie, że teraz ktoś w ramach tego, co kiedyś zrobił, przyjął kasę, ma pójść i przerzucić tonę węgla. Nie, ma napisać artykuł. Naczelny to klepnie, tak? On nie będzie na to zwracać uwagi. Dlatego pojawiają się idiotyczne wręcz artykuły, które na przykład atakują rząd Donalda Tuska. Zamiast wspierać ten rząd dla dobra Polski, żeby Polskę odbudować, a wiadomo, że Zjednoczona Prawica to przecież była organizacja przestępcza, to oni atakują rząd Donalda Tuska. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Ja mam nadzieję, że ta lista zostanie formalnie opublikowana, że te dane pojawią się w mediach niezależnych, bo prywatne media no przecież nie będą zakładać sobie stryczka na szyję i teraz wykopywać ten stołek spod swoich nóg, by biznesowo już na zawsze zadyndać.
To jest koniec prywatnych mediów, drodzy Państwo. Kto wie, może znajdzie się taki niezależny dziennikarz, który po pewnym czasie, widząc, że temat zaczyna być zamiatany pod dywan, taką listę ujawni. I ona pójdzie w media. Niezależnie zacznie krążyć w mediach społecznościowych. Wtedy się rozpęta burza. A zapewniam, że mój informator jest dosyć dobrze poinformowany. Żyjemy w globalnej wiosce, drodzy Państwo, to jest bez znaczenia, gdzie, kto, w którym punkcie globu siedzi. Chociażby spotykamy się, widzimy się. Nie musimy się wzajemnie dotknąć, by przekazywać sobie informacje. Także, kochani Państwo, sprzedali się. Sprzedali się i to za niemałe pieniądze, uwierzcie. Nawet ci, o których byście nie pomyśleli, że się mogli sprzedać, też się sprzedali. Drodzy Państwo, życzę miłego popołudnia. Widzimy się o 20:00 tradycyjnie. Do zobaczenia.